Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku, znaczy w tej serii po raz pierwszy zobaczycie Chow Premium IS-3A, który po raz pierwszy możliwy do kupienia był w kalendarzu adwentowym, tak Łukasz? Dokładnie tak. I jeszcze w tej chwili jest możliwość zakupu tego czołgu aż jeszcze przez 8 dni. A później powiem dokładnie za ile, co, jak i czy się opłaca. A więc IS-3A na mapie Tundra i Łukasz Monster.pl pokaże wam dobrą bitwę na tym czołgu. Cześć Łukasz. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Łukasz to wiadomo, że Łukasz, ale dlaczego Monster? Dlaczego potwór? Dlaczego jesteś Łukaszowym potworem PL w grze World of Tanks? Powiem szczerze, że samo Łukasz nie mogło być oczywiście, było zajęte, a coś trzeba było dopisać, tak? PL, no to wiadomo, chciałem po prostu, żeby mnie inni gracze rozpoznawali, skąd jestem, także tak wyszło. Co to było teraz? Czemuś ty mu zabrał 77 HP? Dokładnie, no kolega cofał, chyba nie ma czujników parkowania i troszeczkę ja się też zagapiłem, zdarzyliśmy się. Dobra, jak widzicie 28 pocisków, no to jest jeden z minusów tego czołgu, ale nie do końca. 28 razy 390 to wychodzi bardzo ogromne obrażenia, więc jeżeli się celuje ładnie, to wszystko w porządku, chociaż tobie tutaj na początku nie wychodziło. Tak, za tutaj dobrze. Powiem szczerze, że tutaj na dwoje babka wróżyła. Tutaj ten poprzedni nie wszedł, ten tutaj już bez problemu. Także różnie to bywa, naprawdę. W tym czołgu nie można się spodziewać absolutnie niczego. Słuchaj, no tutaj nie było szans, no ale... Na początku na temat tego czołgu ja spróbuję po swoich doświadczeniach powiedzieć dwa zdania, a później oddam ci głos. Czyli oczywiście IS-3A, a dlatego, że to jest automatyczny system ładowania, czyli nie mamy ładowniczego, tylko mamy ten automatyczny system ładowania, czyli mamy trzech tylko załogantów, nie mamy ładowniczego. I ma taką różnicę z ISM-3, bo to jest prawie taki sam czołg, jeżeli chodzi o pancerze, kadłub identyczny, wieża w zasadzie, no chyba nawet trochę mniejsza, tak mi się wydaje. Zależy jak, no ciężko powiedzieć, ale moim zdaniem pancerz jest taki sam. Różnica, silnik. Mamy tutaj tylko 500-200 konny silnik, a IS-3 ma chyba 700 koni, to jest główna różnica. Prędkość jest chyba tutaj lepsza, bo jest 40, tam 38, no ale najważniejsza zmiana, bo ta mobilność tak naprawdę nie jest taka odczuwalna. Widzicie, on zapieprza jak IS, ale mamy tutaj działo właśnie z automatycznym systemem ładowania, które ładuje poniżej 10 sekund, przynajmniej ja tak miałem. Tak, dokładnie, mam to samo. A w ISie 3 mamy poniżej 11 sekund, mamy ponad sekundę, to jest ponad sekunda różnicy w ładowaniu i to jest naprawdę spora różnica. Następną różnicą to jest to, że mamy zwykłe pociski podkalibrowe i to też jest plusik moim zdaniem. Okej, a teraz ty opisuj, bo ty grałeś zapewne więcej, już masz dwie gwiazdki na dziale, a więc jakbyś ty ocenił ten czołg, jego plusy, minusy i różnice, jeżeli chodzi o IS-3. Znaczy się powiem szczerze, że ISM-3 grałem bardzo dawno, także już nie do końca pamiętam ten czołg, nie posiadam go w garażu obecnie, ale czołg jest naprawdę bardzo fajny. Czy jest wolny? Nie powiedziałbym. Jeżeli chodzi o inne pojazdy premium, jest ok. Jeżeli chodzi o działo, jest rewelacyjne. Może mogło być odrobinę bardziej celne, ale jak to Rosjanin, wszystko wchodzi mniej więcej w okolicach środkowego kółeczka. Penetracja jest ok, ładowanie jest bardzo fajne. Jedyną wadą jest, tak jak mówiłeś na początku, 28 pocisków. Według mnie powinno być ich około 32, 4-5 sztuk więcej po prostu. Jeżeli chodzi o kąty, super. Jeżeli chodzi o wieżę, mogłaby się troszeczkę szybciej obracać, ale tutaj możemy używać całego czołgu, także nie musimy obracać tylko wieży. Także ogólnie zrobiłem na tym czołgu sporo bitew. To jest jedyna premka, której używam od ponad tygodnia.
i naprawdę nie żałuję. Zarabia troszeczkę gorzej niż Luwe czy T34, ale naprawdę rzuty są dużo lepsze moim zdaniem. Jeżeli chodzi o T34, tam mamy rzuty do dziesiątek. Tutaj mniej więcej jedna na 8 bitew jest na dziesiątki, dziewiątki. Także reszta jest do ósemek. Tak jest. Słuchaj, my tu gadu, a tu sytuacja taka trochę kiepskawa zaczyna być. Kapują, przegrywacie 9 do 12. No i cóż, zrobiłeś kółeczko, zrobiłeś całą flankę prawą mapy, znaczy lewą mapy. No i teraz trzeba trzymać kciuki, żebyś zdążył odkapować, nie? Tak, dokładnie. Tutaj T29 dosyć długo się utrzyma, także to mi bardzo pomoże. Druga sprawa, przeciwnicy oprócz tego AMX-a, no byli tacy jacy byli i to mi też dużo pomogło. Tutaj udało się trafić, nie wiem jak, ale naprawdę był to ciekawy strzał. No i jeszcze w tym momencie nie zwracałem uwagi na ilość pocisków, ale to się niedługo zmieni. Także tutaj na razie działamy. Staramy się, już no, inaczej, uznałem, że ta bitwa jest przegrana. Nie miałem w ogóle nadziei na wygraną. Jakby mnie objechały te medy, no to już bym miał pozamiatane. Na szczęście mam full HP, Full także. HP, tak jest właśnie, to jest, na szczęście masz cały czas full HP i to można wykorzystać. Zobaczymy, zostałeś sam na 6 czołgów. No tutaj udało ci się nie tylko zadać obrażenia, ale też, ale patrzcie, już jest 5 czołgów, a masz 8 pocisków. Tak, dokładnie. Tutaj troszeczkę błąd zrobiłem na tego AMX-a, mogłem użyć HE, ale kurczę, no gdybym wiedział, że tak to się skończy, no to inaczej bym zadziałał, tak? No ale w zasadzie w tej chwili nie możesz pozwolić sobie na niecelny strzał. Zobaczymy, czy tak Dokładnie. będzie. No i coś się zdarzy, to będzie moja głupota, naprawdę. Pospieszyłem się, już ręce chodziły troszeczkę, także. Tak jest. 6 pocisków, 4 czołgi. No tutaj ten AMX cię tak denerwuje. No i się fajnie ustawili, bo tam jest Revaloris, tu jest AMX, czyli... ale... Ten fuksem. strzał to było To był mistrzostwo. fuks. No i nadzieje zaczynają rosnąć. Masz jeszcze 600 HP i masz 5 pocisków. Ale ten strzał. Ten strzał właśnie, no myślałem, że kolega przytrzyma troszeczkę więcej. Myślę, że ten hit by go zdjął, gdybym trafił, ale niestety nie wyszło. 4 pociski, 4 pociski. No i cóż, teraz tak naprawdę drużyna powinna cię wziąć z kilku stron. I tak robią. Dokładnie. I tak robią. Ten KW2 może tak troszeczkę, ale widać, że Skoda ładnie ci tu zadała Powiem szczerze, obrażenia. że to był KW-13, wydaje mi się, zginął w rewelacyjnym miejscu. No i lepiej nie mogło być. Ale znowu, no i na szczęście ten Revaloris niepotrzebnie wyjechał. No dobrze dla ciebie, nie? No bo to teraz padł. Dokładnie, I tutaj się skończył. dwa pociski. No zobaczymy. Dwa pociski, jeszcze jest szansa. Tylko, że jest jeden hek, cholewcia. I tu właśnie ten hack, no No i gdybym hek. zamienił wtedy z tym AMX-em, no to byłoby ciekawie, tutaj będzie troszeczkę inaczej. No i cóż, 5500 obrażeń, masz jednego HEK-a. No i widać, no niestety, żeby przebić teraz kawulca z HEK-a, no chyba jest to wręcz niemożliwe. Jak widać, 155, HEK-i 61 penetracji, no to byś musiał go tam Dokładnie. w tył wieży jakoś klepnąć. Tak później pomyślałem, że mogłem próbować w tył albo coś, ale nie chciałem się do niego zbliżać za bardzo. Wiadomo, on strzela z trolla, także 148 HP, no to nie miałby większego problemu, żeby mnie ubić, że tak powiem. Tutaj już oznajmiłem drużynie, że nie mam żadnej amunicji, także pora na kapowanie. Miałem bardzo dużo szczęścia, że to ta mapa, bo tutaj kapować nie ma problemu, jeżeli chodzi o jazdę dookoła tego głazu, tej górki, powiedzmy, która tam jest. Także to mnie bardzo uratowało.
No cóż, ja tak mówiliśmy o tym czołgu. Ja tylko wspomnę, moim zdaniem ten czołg jest w tej chwili najlepszym czołgiem, jeżeli chodzi o twierdze ósmotierowe, czyli jeżeli ktoś oczywiście chce wydawać kasę na tą grę, bo niestety nie można kupić tego czołgu za golda, tylko trzeba płacić. To mi się nie podoba, bo ja mam golda, a nie mogę nie mam co z nim robić. Więc jeżeli oczywiście ktoś chciałby wydać te 200 coś złotych, no to na twierdzach ten czołg naprawdę jest przydatny, twierdzę ósmotierowe oczywiście. Wydaje mi się, że ta paczka jest teraz taka sama, jak była na święta. Mi potrzebny był ten gold, który był w tej paczce, żeby przedłużyć sobie konto premium. Także skumulowałem sobie wszystko i według mnie, naprawdę jakbym miał teraz wybierać czołg, który chciałbym kupić, to na pewno nie byłby to Luwe. Może byłby to T-34, ale na pewno byłby to IS. Rewelacyjnie się nim gra. Naprawdę zarobki też ma bardzo fajne, ja gram na koncie premium, także tutaj naprawdę po 80 tysięcy za bitwę to jest taka, między 60 a 80 to jest taka norma. No i cóż, udało ci się wjechać na kapa. No i można powiedzieć, no tak patrząc się na tą KW2, oczywiście macie na hita z hajeków, no ale no chyba już w tej chwili marne szanse widzę u tego KW2, no gdybym pomyślał, to mógł... Jadąc na kapa miałem tylko nadzieję, że on nie pojechał na mojego, bo de facto ja pojechałem troszeczkę dłuższą drogą. Tak, gdyby on pojechał mostem, no to już bym miał szansę. Ty byś musiał kombinować wtedy, bo pamiętaj, tak, KW2 tym, ma... Tak, że nie wiedział, że nie mam pocisku. Tak jest. Aha, no właśnie, bo wtedy byś musiał go taranować. Dokładnie. No a i to, ciężko. No z takim silnikiem, z górki jakbyś wjechał na niego, ale nie wiadomo, czy byś ty nie zginął przy taranie, nie? Dokładnie. KW2 jest też niezłym twardzielem, jak na szóste tiery, i ciężkim czołgiem. No i cóż, no... oczywiście jest mały. Jest, uda się, KW2 cię zauważyła, no i nic już nie może raczej zrobić, bo sobie będziesz jeździł dookoła kamyczka. Dokładnie. Dlatego mówię, gdyby to nie była ta mapa, gdyby to nie był ten kap, no to wątpię, żeby to się tak skończyło, ale no, złożyło się tak, że super wyszło. No i tutaj już żadnych szans. No nie wiem, jak ten KW2 gra, 43% zwycięstw, bardzo słaby wynik. Znaczy powiem szczerze, że nawet chyba bot nie miałby tak słabych... 64 WN, po 4000 bitew, 64 WN. Ja pamiętam, ja zasypiam na streamach czasami i mam o wiele lepsze WN niż śpiąc w grze. Nie wiem jak on to zrobił, nie mam pojęcia. W każdym razie, jak widać, wysyp medali, jest tu medal Ridleya, Kołobanow, Defender, coś tam, Stalowa Ściana. Tak jest, jest trochę tych oznaczeń. Wsparcie, High Caliber, no sporo tych z tych medali. No tutaj już mam dwie gwiazdki, mam 93% na trzecią gwiazdkę. No mam nadzieję, że to będzie mój pierwszy czołg, który będzie miał trzecią gwiazdkę, także liczę na to. Czyli nie dość, że dużo punktów odkapowania i dużo punktów kapa, zablokowanych prawie 3000, no i 5613 obrażeń zadanych. Może nie są to rekordowe obrażenia, ale tak i tak niezłe. 1919 bazowego expa, no to mówi samo za siebie. No i zarobek, no cóż, nie jest on wybitny. Nie jest on wybitny, ale 81 tysięcy wpadło do kapsy, no to. Tutaj bardzo dużo zjechałem mi amunicja, 60 tysięcy, także no wystrzeliłem wszystko, co miałem. Tak jest, ja tylko tak nabąknę, czyli jeszcze przez 8 dni mamy możliwość kupienia tego czołgu za 215 zł i 34 grosze. Ja tam nie polecam wydawać kasy na tą grę, ale jak ktoś ma, no to niech sobie kupi. Cóż, ty kupiłeś, mówiłeś, że to był twój prezent, nie? Tak, dokładnie, to był prezent dla mnie.
To wszystko, jeżeli byś chciał, Łukasz, jeszcze kogoś pozdrowić na koniec, to proszę. Oczywiście wszystkich graczy, wszystkich youtuberów przede wszystkim, także oglądam was co chwilę, przede wszystkim ciebie, Faja, Hallaka, także wszystkie wasze filmiki mam obcykane, że tak powiem, dużo się z nich nauczyłem i polecam wszystkim, jeżeli chcą się czegoś nauczyć, naprawdę polecam oglądanie bitew, bo to bardzo dużo wnosi. Samemu życiu nie dojdzie się do takiej, powiedzmy, precyzji, jeżeli chodzi o grę. Najlepiej obejrzeć, przetrawić, poczytać, popatrzeć i naprawdę wyniki mogą być bardzo fajne. Tak jest. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.